Polskie Radio Białystok. No dobrze, to czy możemy powiedzieć na początku, jakie są okoliczności, co wiemy na tej chwili? Dobra, bo już zaczął gadać. Tuż po godzinie 12 otrzymaliśmy informację o tym, że w budynku jednorodzinnym wybuchł gaz. Kiedy strażacy przyjechali na miejsce, faktycznie w budynku był pożar i okna i drzwi zostały wyrzucone na zewnątrz. Na ulicy mężczyzna resuscytował dziewczynkę. Kiedy strażacy weszli do środka, zakręcili wcześniej gaz. Znaleźli w budynku trzy kolejne osoby, trzy osoby dorosłe, bez czynności życiowych. Wszystkie natychmiast ewakuowaliśmy na zewnątrz, przekazaliśmy pogotowiu. Pogotowie mimo prowadzonej resuscytacji, no niestety nie przywróciło czynności życiowych. Strażacy w międzyczasie zgasili pożar i w chwili obecnej już żeśmy oddymili cały budynek i zaczynamy stabilizować część konstrukcyjną, która mogłaby się zawalić. Jakie są zniszczenia tego budynku? W chwili obecnej to, co widzimy z zewnątrz przede wszystkim, to są uszkodzone okna, drzwi. Wewnątrz też uszkodzone są częściowo ściany działowe, ale najlepiej oceni to inspektor nadzoru budowlanego, który z nami tam na miejscu współpracuje i który w chwili obecnej powiedział, że niebezpieczeństwo występuje tylko i wyłącznie w jednym z pomieszczeń piwnicznych. A czy może Pan coś więcej powiedzieć o samym budynku? Ile on miał pięter? Jaki surowiec? Czy to drewniany, czy murowany budynek? To jest budynek murowany. Jego konstrukcja jest dosyć stabilna w chwili obecnej. On miał też rozległą piwnicę. Część piwnicy wychodziła poza obrys obiektu i właśnie ta część piwnicy jest najbardziej zniszczona. Czy w momencie podjęcia akcji przez strażaków, ratowników, te osoby jeszcze żyły? W momencie, kiedy my zakręciliśmy gaz i weszliśmy do środka, ewakuowaliśmy wszystkie osoby już bez czynności życiowych. Także w momencie, kiedy myśmy dotarli do osób poszkodowanych, one nie żyły. Co teraz strażacy? Jaki jest teraz etap tej akcji? W chwili obecnej zostaje nam tylko i wyłącznie ustabilizować część konstrukcyjną obiektu, tak żeby ten obiekt po prostu sam w sobie nie stwarzał już kolejnego zagrożenia i po nas już będą pracowały ekipy dochodzeniowe policji. Czy istnieje zagrożenie dla obiektów w sąsiedztwie? Bo sam Pan mówił, że okna, drzwi również wyleciały w związku z tą eksplozją. Od samego początku, kiedy strażacy przyjechali na miejsce, nie było zagrożenia dla sąsiednich obiektów. Pożar nie stwarzał już kolejnego wybuchu, nie było takiej możliwości. Nie był zresztą zbyt rozległy ten pożar wewnątrz obiektu. W związku z tym strażacy dosyć szybko go zgasili i nie było tutaj powodu, żeby ewakuować sąsiednie budynki. Osoby w tych budynkach spokojnie mogą przebywać. Ile osób zamieszkiwało w tym budynku? Nie mam informacji, ile osób mieszkało. W momencie, kiedy przyjechali strażacy, jedna osoba była na zewnątrz. Tak jak wcześniej mówiłem, trzy osoby odnaleźliśmy w środku i po pełnym przeszukaniu budynku mamy pewność, że wewnątrz już nikogo więcej nie ma. Czy może Pan powiedzieć coś więcej na temat tego, gdzie ten pożar wybuchł, gdzie doszło do eksplozji, w której części budynku? Czy mamy taką informację na tę chwilę? To już byłyby czyste spekulacje. W tej kwestii na pewno będzie prowadził swoje czynności biegły sądowy, który ustali jej okoliczności i może cały przebieg zdarzenia, który tam nastąpił. My w momencie, kiedy weszliśmy do środka, mieliśmy pożar w części piwnicznej. Jakie teraz służby biorą udział w akcji ratunkowej? Bo jak rozumiem, ona cały czas trwa. Od samego początku, w momencie, kiedy myśmy tutaj przyjechali, była z nami pogotowie ratunkowe, policja, pogotowie energetyczne i pogotowie gazowe. I teraz jeszcze mamy na miejscu inspektora nadzoru budowlanego. Czyli jak rozumiem, pożar pojawił się tuż po wybuchu, czy jaka była kolejność tego całego My zdarzenia? Dostaliśmy informację telefoniczną o tym, że nastąpił wybuch. I w momencie, kiedy przyjechaliśmy, w budynku był już pożar. Nie było następnych wybuchów, ale słychać było ulatniający się gaz. Strażacy zakręcili w skrzynce zewnętrznej, gazowej, ten gaz i od tej chwili mogliśmy już zdecydowanie bezpiecznie prowadzić działania ratownicze. A proszę powiedzieć, bo Pan wspominał też o 10-latce, tak? O dziewczynce, która była resuscytuowana. Czy jak w ogóle do tego doszło? Jakiś był to przypadkowy przechodzień, czy wszedł do tego mieszkania, zanim przyjechali strażacy? Jak to z Państwa strony wyglądało? Nie jestem w stanie potwierdzić, czy była to 10-latka. Była to dziewczynka. W momencie, kiedy my przyjechaliśmy, osoba postronna po prostu ewakuowała dziewczynkę i prowadziła resuscytację przed budynkiem tego dziecka. Czy to jest mieszkanie, czy to jest przechodzień, tego nie wiem, nie przesłuchujemy, nie ma takiego powodu. Cztery ofiary, jedna to jest dziewczynka, trzy pozostałe osoby? Tak, przepraszam, muszę stwierdzić, że to są cztery ofiary śmiertelne, w tym jedno dziecko, dziewczynka. A te trzy pozostałe osoby to są kobiety, mężczyźni? Trzy pozostałe osoby, dwie kobiety i jeden mężczyzna. Dziękuję. Dziękuję. Polskie Radio.